Dzień dobry, jak widzicie po mojej, można chyba powiedzieć, oldschoolowej troszeczkę koszulce. Dzisiaj wracamy do upadłych piłkarzy, dokładnie do Anglików. Jednak kilka słów wyjaśnienia. Nie będą to tylko zawodnicy typowo urodzeni w Anglii, ale ogólnie z Wysp Brytyjskich, bądź takie postacie, które zapisały się na kartach historii właśnie angielskiej piłki. Więc tytułem wstępu zapraszam Was na drugą część upadłych piłkarzy z Anglii. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że pierwotnie dzisiaj miała się pojawić druga część największych rywali, jeśli chodzi o Polskę. Oczywiście pojawi się ona w weekend, nic nie ucieknie. Stwierdziłem, że hej, dzisiaj zróbmy sobie po prostu upadłych piłkarzy, kontynuujmy tę serię, ponieważ wyszły już 3 odcinki, a od miesiąca po prostu ona się nie pojawiała, a wiem, że po opiniach, które były pod poprzednimi materiałami, bardzo przypadła Wam do gustu. Bardzo miło mi poinformować, że dzisiejszym partnerem materiału już drugi tydzień z rzędu jest sklep podstadionem.pl, oficjalny sklep piłkarski z oryginalnym asortymentem, więc oczywiście odsyłam do linku w opisie i mówię to tylko po to, że już teraz zbliżają się święta, a jak wiemy, fanatycy piłkarscy bardzo lubią dostawać jakieś tam upominki, więc oczywiście sklep pod stadionem przygotował dla Was specjalną ofertę. Wyskakuje Wam ona oczywiście na ekranie, przygotowany jest cały poradnik pod tytułem co kupić dla piłkarskiego maniaka właśnie na święta, więc możecie to podsyłać komu tylko chcecie, być może coś Wam się spodoba. A żeby było jeszcze bardziej sympatycznie, mam dla Was kolejny konkurs, tak jak zapowiadałem na początku tego materiału, również na voucher o wartości minus 50 zł właśnie do sklepu pod stadionem, ale warunki poznacie oczywiście w środku materiału, więc myślę, że po wszystkich informacjach możemy przejść do meritum. O, jakaś mucha mi tu lata, weź mi idź stąd, lecimy. Zwracał na siebie uwagę już grając w młodzieżówkach. Od momentu debiutu w dorosłej reprezentacji Walii był jej ważnym elementem. Grał m.in. w Sheffield United, a w ich barwach wystąpił w ponad 100 spotkaniach. Na wypożyczeniu w Norwich w 28 meczach strzelił 10 bramek. Można powiedzieć, że rozgrywał sezon życia, kiedy pojawiły się zarzuty. Miał spędzić noc w pokoju hotelowym z odurzoną alkoholem 19-letnią kelnerką. Padło oskarżenia, że mogła być pod wpływem tabletki gwałtu. Iwans na rozprawie przyznał się, że uprawiał z nią seks, zdradzając swoją partnerkę. Utrzymywał jednak, że nie dopuścił się czynu, o który został oskarżony. Sąd jednak uznał jego winę, skazując go na 5 lat pozbawienia wolności. Więzienne mury piłkarz opuścił przedwcześnie za dobre sprawowanie. Za kratkami spędził 2,5 roku. Chciał wrócić na boisko, jednak nikt nie chciał zatrudnić piłkarza z taką historią. W październiku 2016 roku odbyła się ponowna rozprawa. Został uniewinniony. Fałszywe oskarżenia jednak zrujnowały mu szansę na dużo większą karierę, którą być może mógłby zrobić. Porównywano go do Ryana Giggsa. Plotkowano o jego transferze do Realu Madryt. Zaliczył 12 występów dla angielskiej kadry narodowej. W wieku 17 lat debiutował w Pucharze UEFA. Grał wtedy dla Middlesbrough. To wtedy po raz pierwszy było o nim głośno. Nikt nie spodziewał się, że kiedy za parę lat media będą wręcz krzyczeć jego nazwisko, nie będzie to miało żadnego związku z futbolem. W marcu 2016 roku został skazany za utrzymywanie kontaktów seksualnych z 15-latką. Postawiono mu 4 zarzuty. Przyznał się do 2. Grał wtedy w Sunderlandzie. Na początku procesu klub stał za nim murem. Im więcej kompromitujących faktów wychodziło na jaw, tym trudniej było im utrzymać stanowisko. Kontrakt z zawodnikiem został rozwiązany. Johnson miał uwieść dziewczynę przez internet, żeby wykorzystać ją seksualnie. Zarzekał się, że choć dotykał ją i całował, do seksu nie doszło, a poza tym nie miał pojęcia, ile ma lat. Z jego ust padło zdanie: zgwałciłbym ją, gdybym wiedział, że dostanę za to 6 lat. Właśnie taki zapadł wyrok w tej sprawie. Piłkarz wypowiadał się, że decyzja sądu była spowodowana tym, że jest sławny, a gdyby nie to, ojciec dziewczyny sprawy by nie zgłosił. Kilka miesięcy temu po odbyciu połowy kary wyszedł na wolność. Zarzekał się, że zamierza wrócić do gry w piłkę. O zatrudnieniu piłkarza przez jakiś klub jednak jak do tej pory nie było słychać. Zarówno dla kibiców Chelsea, jak i Tottenhamu jest legendą. Już w juniorach w jednym sezonie potrafił zdobyć ponad 100 bramek. Ustanowił rekord trafień w najwyższej lidze angielskiej, 357 goli. Choć najczęściej powtarzana historia z jego udziałem to ta z ćwierćfinału mundialu w Chile, kiedy Anglicy grali przeciwko ekipie z Brazylii, a na boisko wbiegł pies. Nikt nie był w stanie go złapać, dopóki nie zrobił tego Greaves. Tyle, że pies obsikał mu koszulę. Mimo wyników karierę piłkarską zakończył zbyt szybko. Miał 31 lat. Wszystkiemu winien był alkohol. Zdarzało się mu wypijać 20 piw dziennie, dopełniając wynik butelką wódki.
Jak mówił, lata 70. całkowicie straciłem. Byłem pijany między 1972 a 77 rokiem. Picie doprowadziło nie tylko do odejścia od piłki. Zostawiła go żona. Został bankrutem. Swój dom musiał zamienić na ciasną kawalerkę. 28 lutego 1978 roku postanowił, że nigdy więcej nie sięgnie po alkohol. Decyzję podjął z dnia na dzień, bez wcześniejszego przygotowania. I co najważniejsze, nieustannie w niej trwa. Pomogła mu w tym oczywiście terapia, ale bez pracy własnej nie miałaby szans na powodzenie. Graves był krok od dna, ale koniec końców się od niego odbił. Ponownie wziął ślub ze swoją byłą żoną. Niestety ta historia nie ma jednoznacznego happy endu. Kilka lat temu miał udar, przez co jest zmuszony do poruszania się na wózku inwalidzkim. Ale i w tym przypadku się nie poddaje. Pracuje na to, żeby jego stan zdrowia był najlepszy, na ile to możliwe. Trzech piłkarzy w dzisiejszym materiale już za nami, więc czas na wcześniej wspomniany konkurs. Jako że o opinię o upadłych piłkarzach prosiłem was pod poprzednią częścią tego materiału, dzisiaj stwierdziłem, że zabawimy się troszeczkę inaczej. Po prostu napiszcie mi proszę, który piłkarz, jeśli chodzi o Anglię, chodzi ogólnie o Premier League, więc możecie także brać piłkarzy z Walii, z Irlandii i tak dalej, jest dla was najlepszy i dlaczego? Czekam oczywiście na opinię w komentarzach. A najlepszy komentarz wygra oczywiście voucher do sklepu pod stadionem na minus 50 zł. A teraz przejdźmy do ostatniego zawodnika w dzisiejszym zestawieniu. Pele i Maradona mają szczęście, że tyle chlałem, bo inaczej nikt by o nich nie słyszał. Mówił George Best, jeden z największych talentów, jaki mogły zobaczyć angielskie boiska. I myślę, że będzie to idealne podsumowanie, jeśli mówimy o upadkach brytyjskich piłkarzy. Skończył na dnie. Biorąc pod uwagę warunki i możliwości, osiągnął o wiele za mało. Niewielu jest zawodników w historii, którzy tak bardzo zmarnowali karierę. Został wypatrzony przez łowcę talentów Manchesteru United na jednym z podwórek robotniczej dzielnicy Belfastu. Zobaczył on chłopaka bawiącego się stopami piłeczką tenisową. Dzwoniąc do legendarnego trenera Matta Busby'ego, stwierdził, że czuje, że ma do czynienia z geniuszem. Nie pomylił się. Znalazł zawodnika, który był piłkarskim wirtuozem, grającym w stylu rzadko spotykanym w angielskiej lidze. W 1968 Best poprowadził klub po Puchar Europy. Wtedy też uznano go za najlepszego europejskiego gracza. Krótko po tym sukcesie w spotkaniu przeciwko Northampton zdobył 6 bramek, ustanawiając klubowy rekord. 4 sezony później został zwolniony. Był królem nie tylko na boisku. Gdziekolwiek się nie pojawiał, brylował w środowisku. Nazywano go piątym Beatlesem. Rozbijał luksusowe samochody. Romansował z finalistkami konkursu Miss Świata. Był sławny na równi z gwiazdami pop. Także poza murawą ciężko było go zatrzymać. Miał opinię kobieciarza. Zdarzało się, że na treningi przychodził pijany. Spóźniał się, czasem się nie pojawiał. Kariera sportowa zaczęła się sypać, kiedy miał dopiero 27 lat. Często w kontekście Besta wspomina się historię, kiedy to hotelowy boy przynoszący mu śniadanie, widząc go pijanego pośród butelek szampana i kilku tysięcy funtów, w łóżku z jakąś sezonową pięknością zapytał: George, jak mogłeś to wszystko spieprzyć? Po rozwiązaniu kontraktu z Manchesterem grywał jeszcze w klubach, które były poniżej jego poziomu. Otworzył ekskluzywny nocny klub i kilka butików, ale nie przyniosły oczekiwanego sukcesu. Majątek się kurczył. Do dziś słynny jest jeden z jego komentarzy na temat swojego życia. Wydałem sporo forsy na alkohol, laski i szybkie samochody. Resztę po prostu roztrwoniłem. Kiedy w 83 roku ostatecznie skończył z piłką, nie miał już żadnych ograniczeń w imprezowaniu. Wylądował za kratkami za jazdę po pijaku i napad na policjanta. Jego nazwisko pojawiało się stale w bulwarowej prasie. Wybryki piłkarza zdawały się nie mieć końca. Kiedyś w jednym z programów stacji BBC pojawił się kompletnie pijany. Stracił kontrolę. W 2002 przeszedł transplantację wątroby. Nie wymusiło to jednak na nim zmiany destrukcyjnego stylu życia. Próbował rzucić alkohol, ale kończyło się jak zawsze. O nałogu mówił: alkohol to największa pasja mojego życia. Największa nie znaczy najchwalebniejsza. Gdyby nie picie, moja piłkarska kariera trwałaby znacznie dłużej. A i zapewne przez alkohol pożyję znacznie krócej. No ale z drugiej strony nie byłbym do końca szczery, mówiąc, że żałuję. Znany jest też cytat: w 1969 roku rzuciłem picie i kobiety. To było najgorsze 20 minut w moim życiu. Za bezpośrednią przyczynę zgonu uznano niewydolność organów wewnętrznych, spowodowaną infekcją wywołaną przyjmowaniem leków niezbędnych po przeszczepie wątroby. Kiedy umierał w szpitalu News of the World, opublikował zdjęcie wyniszczonego gracza z podpisem: nie umierajcie tak jak ja. Był to strasznie smutny, wstrząsający widok. Miał 59 lat. W autobiografii możemy przeczytać jego słowa, które wiele mówią o cierpieniu, jakiego doświadczał.
Cierpiałem tak bardzo, że gdyby ktoś zaoferował mi pigułkę, która zakończyłaby to wszystko, nie wahałbym się jej zażyć. Śmierć sprawiłaby przynajmniej, że skończyłby się ten okropny, uporczywy ból. Nigdy nie doświadczyłem gorszego, zupełnie jakby ktoś wiercił mi nożem dziurę w brzuchu. Ale mimo tygodni cierpienia, mimo wymiotowania i plucia krwią, co jest najbardziej przerażającą oznaką poważnej choroby, nie przyjmowałem do wiadomości, że wymagam natychmiastowej opieki w szpitalu. Choroba alkoholowa zniszczyła mu życie, ale nie przeszkodziła w zdobyciu złotej piłki. Skandale w lidze angielskiej to chleb powszedni. Mniejsze i większe upadki moglibyśmy wyliczać godzinami. Wielu naprawdę świetnych graczy balansowało na krawędzi. Jednym udało się cudem uniknąć upadku, dla innych była to niewielka rysa na wizerunku. Titus Bramble był aresztowany za posiadanie narkotyków i próbę gwałtu. Głośno było o romansie Giggsa z żoną młodszego brata. Wystarczy wspomnieć historię Wayne'a Rooney'a i prostytutek. Albo skandal z udziałem Terego i Bridge'a. Ten pierwszy dość często był bohaterem bulwarowej prasy. Choćby przez imprezy czy rasistowskie komentarze. Jermaine Pennant był skazany za jazdę po pijaku. Swojego potencjału nie wykorzystał chociażby znany głównie z Manchester United Lee Sharp, który podobnie jak wielu jego angielskich kolegów, zbyt dużo pił. Większą karierę niż na boisku zrobił w programach typu reality show, a dziś dla znacznej liczby osób znany jest jako celebryta niż sportowiec. Plotki o uzależnieniu od narkotyków i pewne nieokrzesanie naznaczyły karierę Robiego Fowlera. Steven Gerrard trafił do aresztu po bójce w nocnym klubie. Joe Cole został pobity w domu popularnej modelki. Rio Ferdinand, także kojarzony z tym, że nie stronił od imprez, był zawieszony za niestawienie się na kontroli antydopingowej. Podobno ponad 150 zawodowych angielskich piłkarzy, którzy zakończyli karierę w ciągu ostatniej dekady, korzystało ze środków leczenia uzależnień. I tą smutną historią kończymy dzisiejszy odcinek, ale żeby poprawić humor chociaż jednemu z was, czas na wyłonienie zwycięzcy konkursowego z poprzedniego odcinka. Słuchajcie, miałem naprawdę wielki problem, bo rozpisaliście się fantastycznie, ale nie będę ukrywał, najbardziej urzekł mnie komentarz Mateusza Stefańczyka i to właśnie do niego ląduje nagroda, którą jest voucher o wartości 50 zł do sklepu pod stadionem. Dziękuję wam bardzo za oglądanie drugiej części Upadłych Piłkarzy. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Przypominam o konkursie, o którym usłyszeliście w trakcie materiału. Jeśli materiał w ogóle przypadł wam do gustu, zachęcam do pozostawienia pozytywnej oceny, a nowe osoby do subskrybowania, bo ostatnio bardzo fajnie idziemy w górę pod względem subskrypcji. Widzę, że materiały wam się podobają, wskazują na to zarówno wyświetlenia, jak i pozytywne oceny pod nimi. W sensie nie pod wyświetleniami, ale pod filmami. Mam nadzieję, że rozumiecie, o czym mówię. I oby tak dalej. Mam nadzieję, że niedługo dobijemy do 60 tysięcy. Ja wam więcej czasu nie zabieram i standardowo widzimy się za parę dni, czyli w weekend w kolejnym materiale. Życzę miłego tygodnia, trzymajcie się, do usłyszenia.